Pałacu Prezydenckim przesłuchano prezydenta Polski Ludowej Bronisława Komorowskiego. Było to przesłuchanie mało istotne, dotyczące życia na wsi i nie ma najmniejszego sensu, by je relacjonować. Zresztą sąd był rozgrzany i większość pytań uchylał. Dlatego też relacji nie będzie. W Polsce Ludowej media są prawdziwie wolne. Zatem szczegóły podane zostaną za kolejne 25 lat wolności w dodatku historycznym Gazety Wyborczej. O wiele ważniejsze jest przecież, co Pawłowicz jadła na kolację. Tym właśnie żyje świat. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.